Mój Boże, chciałabym być świętą, ale czuję się taka bezradna. Teresa. W rolach głównych: Hello, my dear. Witaj, moja droga. Księżniczko? Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Oh, my darling. Dziękuję, kochanie. Mamo, chciałabym, żebyś umarła. Tereso, dlaczego tak mówisz? Chcę, żebyś poszła do nieba, a ty mówiłaś, że trzeba umrzeć, aby się tam dostać. Reżyseria. Normandia, Francja, rok 1877. Nie płakałam w dzień śmierci mamy. Z nikim nie rozmawiałam o tym, co czułam. W ciszy słuchałam i obserwowałam. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Tu jesteś, kochanie. Chodź. Pauline będzie teraz moją mamą.
after mama's death. Po śmierci mamy ziemia wydawała mi się smutnym miejscem. Dlatego marzyłam o niebie. Ale kiedy porównywałam siebie do świętych, zdawało mi się, że jest mi do nich równie daleko, co niewidocznemu ziarnku piasku do najwyższej góry. Księżniczko, złapałem coś. Piękny pstrąg. Bardzo dziękujemy. Ależ proszę bardzo. Zapraszamy do rozmównicy. Rozpieszcza nas pan, panie Martin. Matko, dostajemy od was więcej niż kiedykolwiek moglibyśmy oddać. Dziękujemy za wasze modlitwy. Twoje córki dorastają. Poznaję Pauline. Marie. Leonie. Céline. I czyżby ta panna tutaj to była Teresa? Tak, matko. Posprzątam to. Przepraszam, tak mi przykro. Nie martw się, dziecko. Proszę, weź ten obrazek. Dziękuję, matko. Tato? Co się stało? Nic, nic. O co chodzi? Nic. Miałam okropny sen. Popełniłam tyle grzechów, tato. Cóż to za straszne grzechy, księżniczko? Naprawdę chcesz o tym słuchać? Oczywiście. Wczoraj po obiedzie zjadłam największy kawałek ciasta. Rozumiem. Coś jeszcze? Tak, jest o wiele więcej. Nie posprzątałam swoich ubrań. Marie mnie prosiła. Wciąż czytam tę paskudną książkę. Posłuchaj mnie, dziecko. Nie podchodź tak surowo do swoich potknięć. Wyznaj je i zapomnij o nich. Jezus ci wybaczy. A teraz być może nawet trochę się z ciebie śmieje. Może masz rację. Śpij już. Daj mi spać. Wstawaj, siostrzyczko. Musisz się przygotować. Muszę tam iść? Nienawidzę szkoły. Gardzę siostrą z scholastyką. Mam nadzieję, że ta stara wiedźma umrze. Nie mów tak. Nigdy tak nie mów. Och, siostra praworządna. Wydaje ci się, że jesteś taka śliczna i dobra z tymi swoimi loczkami. Powiem ci, co myślę. Jesteś rozpuszczoną księżniczką. Nikt nie może z tobą wytrzymać poza twoją niewolniczą rodziną. Co nieprawda? Odwołaj to. To prawda. Wszyscy się z ciebie śmieją. Prawo naturalne jest tym, które Bóg zaszczepił w ludzkich sercach. To ono pozwala nam odróżnić dobro od zła. A kto umie wymienić inne prawa dane nam przez Boga?
Yes, Therese. Tak, Tereso? Prawo boskie stanowione. Bardzo dobrze. A prawo boskie stanowione dzielimy na... Yes. Tak. The old and new law? Stare i nowe prawo. That is correct. Zgadza się. Wszystkie z was poza Teresą Martę, proszę o to, abyście dzisiaj wieczorem w domu napisały jedną stronę o różnicach pomiędzy prawem boskim i naturalnym. Pomódlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Class is dismissed. Możecie iść. Thank you. Wielkie dzięki. Must be hard. Pewnie ciężko być taką doskonałą. Wspaniale jest być tutaj razem. Chciałabym zobaczyć cię, jak tańczysz z mamą. Musieliście tworzyć wspaniałą parę. Ale nigdy nie tańczyliśmy. Byliśmy chyba z mamą za bardzo pobożni. Chciałbym móc z nią zatańczyć. Miała w sobie tyle wdzięku. Tyle wdzięku. Tato, myślałeś już? Powiedziałeś, że się zastanowisz. Zastanowię? Tato, szkoła. Nie każ mi tam wracać. Moje dziecko, musisz chodzić do szkoły. Jak będziesz się uczyć? Pauline będzie uczyć mnie w domu. Będę się naprawdę starała. Pauline? Jesteś tego pewna? Będzie dobrze. Wiem, że ona będzie szczęśliwa i lepiej wykształcona. Zgadzam się. Ale na razie tylko do końca roku. Na próbę. Dziękuję, tato. Poćwiczymy znajomość Pisma Świętego. Jak ci idzie? Ćwiczyłam to chyba 50 razy. Chyba pamiętam. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 10, wersy od 13 do 16. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Pięknie. Wygrałam? Tak, dostajesz nagrodę. Pauline, twój portfel. Jesteś pewna? Wiem, jak ci się podobał. Jest twój. Dziękuję. Jesteś najlepszą siostrą na świecie. To ty nią jesteś. Ale
Sprawdziłam twoją pracę z algebry. O nie. Jak mi poszło? Dwa błędy. Całkiem nieźle, profesorze. Ja to słyszałeś? Tylko dwa błędy. Dobra robota, tak trzymaj. Żeby tylko zabawa was nie rozproszyła. Ależ skąd? Jesteśmy bardzo poważne. Nie wątpię. Wracajcie do pracy. Wolisz zostać ze mną i popracować nad następnym rozdziałem, czy pójdziesz na górę? Tam nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zostaję z tobą. Jest ryzyko, że zostanę pożarta przez zrównania kwadratowe. A wtedy musisz być przy mnie, złapać mnie za rękę i wyciągnąć na powierzchnię. Krzyknij, gdy poczujesz się zagrożona, a na pewno cię uratuję. Mamo, tak bardzo cię kocham. Teresą. Coś się dzieje? Marzę o naszym miejscu daleko na pustyni, gdzie zawsze będziemy razem. Muszę to skończyć do czwartku, a na razie mam tylko tło. Pomożesz mi? Tobie zawsze wychodzą kwiaty. Spróbuję, jeśli na pewno tego chcesz. Gdzie byłaś, Pauline? W klasztorze. Zaniosłam siostrom trochę świeżego chleba. Jak idzie malowanie? Niezbyt dobrze, mam tylko tło. Kolory są świetne, ale co z perspektywą? Spróbuj przedłużyć tę linię. Od razu lepiej. Matko najdroższa, pozwól mi zawsze być małym dzieckiem w ramionach twego syna Jezusa. W końcu będziesz musiała jej powiedzieć. Wiem. Nie wiem, dlaczego wciąż to odkładam. Jest już duża, zrozumie. Mam nadzieję. Ale wiem, że moje odejście nie będzie dla niej łatwe. Co powiedziała siostra przełożona? Że nie ma powodu, by przekładać moje wstąpienie. Ustaliła termin na 2 października. Tak wcześnie? Zazdroszczę ci. Znalazłam nasze pustynne miejsce. Naprawdę? Piękna pustynia usłana różami. Jezus czeka na mnie. I tylko tego chcę. Wstępuję do zakonu w przyszłym miesiącu. Nie zaczekasz na mnie? Nie. To miejsce naprawdę istnieje? Tak, najdroższe.
Straciłam ją. Celine. Dobrego dnia. Nawzajem, tato. Leonie, z Bogiem. Miłego dnia, tato. Gdy Pauline mnie opuściła, poznałam, czym naprawdę jest życie. Niekończącą się udręką i wyczekiwaniem. Stałam się chora z tęsknoty. W listach wygląda na naprawdę szczęśliwą. Pewnie nawet za nami nie tęskni. I tak dobrze będzie znowu ją zobaczyć. Owoce. Tato, spakowałeś owoce? Nie martw się. Są tu, z przodu. Tereso, dobrze się czujesz? Po prostu boli mnie głowa. Idziesz z nami? Zaczekam tutaj. Na pewno? Pauline będzie chciała cię zobaczyć. Nie dam rady. Muszę chwilę odpocząć. Nie czuję się najlepiej. Daj jej spokój, Celine. Moja księżniczko, czujesz się lepiej? Tak, tato, dziękuję. Przepraszam, tak mi przykro. Nic się nie stało, Pauline zrozumiała. Co u niej? Jak wyglądała? Wyglądała na zdrową i szczęśliwą. Bardzo za tobą tęskni. Tato, opowiedz, co mówiła na temat jedzenia. Że tęskni za pieczonym kurczakiem, ale wynagradza jej to chleb z serem. Może i obowiązuje ją post, ale nie wygląda, jakby głodowała. Kiedy zobaczyłem ją w habicie, wyglądała tak dorośle. Przypomina mi waszą matkę. Dwa tygodnie leżałam w gorączce. Wydawało się, że już nie ma ratunku. Matko Przenajświętsza, błagam, ulecz moją córeczkę. Mamo! Doktor powiedział, że to poważna choroba. Nigdy nie widział nic podobnego. Odejdź! Mamo. Matko Boża, z całego serca błagam cię, zlituj się nade mną.
tato? I'm hungry. Jestem głodna. Jesteś pewna, że chcesz tam wejść? Yes. Tak. I'm sure I want to. Jestem pewna. Witaj, mamo. Marnie wyglądasz, najdroższa. Powiedzieli mi, że jesteś już zdrowa, ale teraz potrzebujesz odpoczynku. Dbaj o siebie. Nic mi nie będzie, naprawdę. Tylko wszyscy robią wokół mnie tyle zamieszania. W porządku. Jak ci idą równania kwadratowe? Ciężko, ale się nie poddaję. Moja mała pustelnica. Tu jest prawdziwa pustynia. Prawda, Polin? Tu go spotkam? Tak. On na ciebie czeka. A ja się zjawiam. Niedługo potem kolejne dwie siostry opuściły dom, by przywdziać habit. Mali wstąpiła do Karmelu. A Leonie została klaryską. W naszej kiedyś szczęśliwej i licznej rodzinie pozostały jedynie dwie najmłodsze siostry. Nie rozumiem, dlaczego każdy musi odejść. Tak postępują dzieci. Nie płaczcie, moje dzieci. Każdy ptak musi kiedyś opuścić gniazdo. Ciebie i Celine też to czeka. Potrzebny był mały cud, bym wreszcie dorosła. I cud wydarzył się w pewną niezapomnianą wigilię. W tę noc otrzymałam łaskę pozostawienia swojego dzieciństwa za sobą. Przepiękna msza. Ale muszę przyznać, że druga w nocy to już nie dla mnie. Gotujcie się do łóżek. Celine, skarpety są puste. A, tak, skarpety. Idź na górę, żeby święty Mikołaj mógł przynieść prezenty. Pospiesz się, późno już. Dziękuję.
Dzięki Bogu to już ostatni rok. Jest już na to trochę za duża. In an instant, I grew up. W jednej chwili stałam się dorosłym. Poczułam, że chcę zapomnieć o sobie i dawać szczęście innym. Tereso? Co się stało? Celine, zmieniłam się. Postanowiłam, że nie będę już płakać. Wesołych świąt. Czułam się pochłonięta pragnieniem ratowania ludzi. Chciałam ocalić duszę nawet największych grzeszników od ognia piekielnego. Usłyszałam historię okrutnego mordercy skazanego na śmierć. Wydawało się, że nie ma dla niego szansy na pojednanie. Za wszelką cenę chciałam ocalić jego ducha. Panie, wierzę, że zlitujesz się nad tym biednym nieszczęśnikiem Francinim. Wierzę w to, nawet jeśli umrze, nie okazując skruchy czy chęci spowiedzi. Jestem całkowicie pewna Twojego miłosierdzia, Jezu. Tylko dla mojego pocieszenia proszę Cię o świadectwo Jego nawrócenia. Panie, On jest moim pierwszym dzieckiem. Ojcze, przynieś mi krzyż. Pomódl się ze mną. Mój synu, Bóg nigdy cię nie opuści. Thank you.
Celine. What am I going to do? Co mam zrobić? Podążaj za głosem serca. Będzie myślał, że to przez Pauline. Ale to nieprawda. Poza tym nie będzie sam. Zostanę z nim. Nie martw się. Coś się stało, księżniczko? Powiedz mi. Nie chcę cię zranić. Możesz mówić. Nie bój się. Muszę opuścić gniazdo. Jesteś zbyt młoda na taką decyzję. Może za kilka lat, kiedy będziesz starsza. Nie, tato, teraz. Jezus wzywa mnie do siebie. Nie mogę dłużej się opierać. Zawsze pragnąłem tylko twojego szczęścia. Popatrz na ten kwiat. Jak wielka musi być miłość boska, skoro Pan powołał go do życia i pielęgnuje go pośród mchu. Patrz, wciąż ma korzenie. Może jego przeznaczeniem teraz jest żyć w innej glebie, żyźniejszej od mchu. Papa, thank you. Dziękuję, tato. Chodźmy zapytać biskupa. Jeśli odmówi, pójdziemy do papieża. Panie Martin, miło mi pana widzieć. Proszę, siadajcie. Jak mogę ci pomóc, moje dziecko? Wasza Ekscelencjo, proszę o zgodę na wstąpienie do Karmelu. Jezus mnie wzywa. Nie mogę dłużej opierać się Jego miłości. Ile masz lat, dziecko? Mam 15 lat. A wyglądasz tak dorośle. Tak. Specjalnie dzisiaj upięła tak włosy. Naprawdę? Od dawna tego pragnęłaś? Tak, księże biskupie. Od bardzo dawna. Panie Martin, niech się pan nie obawia. Jestem po pańskiej stronie. Przeciw zachciankom pana córki. Zapewniam waszą łaskawość. To nie jest zwykły dziecięcy kaprys. Jestem przekonany, że Bóg ją wzywa. To bardzo nietypowa prośba. Przełożona klasztoru musiałaby wyrazić zgodę, zanim w ogóle ją rozważy.
Ona już nam odmówiła. Porozmawiam o tej sprawie. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję, wasza łaskawość. Nie martw się. Będzie dobrze. Kiedy przybyliśmy do Rzymu, modliłam się o cud. Modliłam się o to, by papież zaakceptował moją prośbę. Ale gdy nadszedł dzień audiencji, surowo zabroniono nam rozmawiać z Ojcem Świętym. Powiedz mu. Ojcze Święty, pragnę Cię prosić o pomoc. Pozwól mi, proszę, na wstąpienie do klasztoru, bym w ten sposób mogła uczcić Twój jubileusz. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Ojcze Święty, to jest dziecko, które chce wstąpić do Karmelu w wieku 15 lat. Biskup zajmuje się już jej sprawą. Postąpisz zgodnie z jego poleceniem. Wystarczy jedno słowo waszej świątobliwości i wszyscy się zgodzą. Wystarczy już, młoda damo. Nie martw się. Dostaniesz zgodę, jeśli taka będzie wola Boża. Smutek wypełnił moją duszę po tym wielkim rozczarowaniu. Ale nie straciłam nadziei, że Bóg spełni i wysłucha moje prośby. Witam. Dzień dobry. Dziękuję. Tereso, to do ciebie. Na pieczęć biskupa. Otwórz. Droga panno Martin, z radością informuję, że po spotkaniu z przełożoną klasztoru zdecydowałam się pozwolić ci na wstąpienie do Karmelu jeszcze w tym roku, pomimo twego młodego wieku. Jednakże z uwagi na te niezwykłe okoliczności twoje wstąpienie odbędzie się dopiero za 3 miesiące, po okresie Wielkiego Postu. Na początku nie wiedziałam, jak zniosę kolejne 3 miesiące. Ale byłam tak wdzięczna Bogu, że postanowiłam poświęcić swoje życie innym. Nie chciałam dokonywać wielkich, znaczących czynów. Moja ofiara złożona była z dobrej woli i małych, codziennych rzeczy, których nikt nie dostrzega. I nie sposób opisać, jak ciepło wspominam ten okres oczekiwania.
Papa. I love Tato, you so. Tak bardzo cię kocham. You know how happy I am. Wiesz, jak szczęśliwa jestem, ale serce mi pęka na myśl o tym, że cię opuszczam. This life. Życie jest takie krótkie, moja droga. Będziemy mieli całą wieczność dla siebie. Już niedługo. Idź, moja księżniczko. Z moim błogosławieństwem. Zostanę tu już na zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Należy bardzo dokładnie posprzątać chór. Kiedy skończysz, nie ma być tutaj ani jednego pyłka. Postaram się jak najlepiej umiem, siostro. Jeszcze zobaczymy. Wiem, że wolałabyś być ze swoimi siostrami, ale matka przełożona uważa, że bardziej przydasz się tu. Zatem nie ma innego miejsca, gdzie wolałabym być. Bierz się do pracy. Za chwilę tu wrócę. Siostro Tereso, musiałaś być nieostrożna, skoro stłukłaś tę wazę. A teraz próbujesz to ukryć? Muszę przyznać, że jestem zaskoczona. Ale siostro, ja... Oczywiście. Następnym razem będę bardziej uważała. To małe zwycięstwo nad moim charakterem sporo mnie kosztowało. Odkryłam, że kiedy wykonywałam ją w ciszy, nikt nie dostrzegał mojej pracy. Dostrzegano dopiero moje pomyłki. Wtedy zaatakowali Anglicy i Francuzi. Wycofali się. Nie wahajcie się, krzyknęła Joanna. Zwycięstwo jest w waszych rękach. I wciąż walczyła otoczona przy fosie przez całą wrogą piechotę. Oddaj się, krzyczeli. Ślubowałam miłość innemu, odparła dzielna dziewczyna, i dotrzymam danego słowa. Ale jej opór był daremny. Za część swojej szaty została ściągnięta z konia i pojmana. Niedługo po moim wstąpieniu zdrowie taty zaczęło się pogarszać. Stopniowo go traciłyśmy. Jego myśli, zawsze tak jasne i czyste, stały się mroczne i pochmurne. Nie tak. Musisz wziąć kij i mocno uderzać. W ten sposób. Tak, siostro. Chcę, żebyś sama spróbowała. Nie tak. Mocno. Tak jak ja. I jak? Mniej więcej o to chodzi. Na mojej drodze do doskonałości napotkałam więcej kolców niż róż. Sprawianie radości Bogu i pozostałym siostrom było trudne. Wiedziałam, że jestem tylko jedną małą duszą i tylko małe rzeczy mogę Bogu ofiarować. Zastanawiałam się, czy to wystarczy.
Można łatwo zauważyć, że nasz klasztor jest utrzymywany w czystości i sprzątany przez 15-letnie dziecko. Wyczyść to, proszę, i bądź dokładniejsza na przyszłość. I tak go znalazłem. Leżał na podłodze. Tak umarł mój tata. Miałam nie więcej niż 5 lat. Musiałam szybko dorosnąć. Los nie potraktował mnie delikatnie. Nigdy, nawet przez chwilę, nie zwątpiłam w swoje powołanie. Ale nagle, w przeddzień złożenia ostatecznych ślubów, ogarnął mnie strach. Matko, muszę z tobą pilnie porozmawiać. Ależ oczywiście, moje dziecko. O co chodzi? Coś się stało? Po prostu teraz to widzę. Nie mogę dłużej unikać prawdy. Opowiedz mi wszystko. Dałam sobie sprawę, że nie czuję powołania. Muszę wrócić do świata, żyć własnym życiem, zamiast zostać w Karmelu. Poza tym nie radzę sobie tutaj. Zawodzę w każdym zadaniu, jakiego się podejmę. Moje drogie dziecko, Bóg nie przywiódł cię tu, by odebrać ci powołanie. Jutro jest dzień twojego ślubowania. Jesteś tu szczęśliwa? Jeśli chcesz, możesz odejść. Ale czy chcesz zostać? Życie tutaj jest trudne, ale odnalazłam tu pewien spokój. Pozwól, że powiem ci, co myślę. Jesteś bardzo prostą osobą, moja droga. A jeśli będziesz żyła w miłości, staniesz się jeszcze bardziej pokorna. Im bliżej będziesz Boga, tym spokojniejsza się staniesz. Nie muszę dorastać. Powinnam pozostać mała i słaba. A teraz idź i przygotuj się przed jutrem. Pamiętam ją jako małe dziecko. Mm.
Sister Augustine, your... Siostro Augustyno, twoje hafty są takie piękne. Jak robi się takie drobne ściegi? Praktyka czyni mistrza. Praca wymaga umiejętności i wielkiej cierpliwości. Widać. Nie każdy to potrafi. Wiem to. Zastanawiam się, czy nie mogłabyś mnie nauczyć. Ciebie? Gdybyś tylko znalazła czas. Cóż, pewnie mogłabym ci pokazać kilka podstawowych haftów. Dziękuję, siostro. Z wielką chęcią. Wszyscy niedoświadczeni, niech do mnie przyjdą. W tych słowach pismo odnalazłam w końcu swoją małą drogę do świętości. Jest już prawie szósta. Ktoś musi mnie zabrać do refektarza na obiad. Nie mam potrzeby zdobywać najwyższych szczytów świętości. Proszę. Ja po prostu będę sobą, małym dzieckiem. Bądź ostrożna. Delikatnie. Ciągniesz mnie. Przepraszam. Spróbuję inaczej. Przestań. Proszę dać mi rękę. Nie wiem, czy wiesz, ale nie jestem zrobiona z kamienia. No dalej, idziemy. Pewnej zimowej nocy podczas codziennej pracy nagle usłyszałam muzykę. Wyobraziłam sobie salę pełną pięknie ubranych kobiet, które rozmawiały ze sobą i zasypywały się komplementami. Stój! Idziesz za szybko. Muszę złapać oddech. Obiecuję, pójdziemy wolniej. Muzyka, którą słyszałam, była śpiewem mego serca. I nie zamieniłabym tych 10 minut pokornego miłosierdzia nawet na 1000 lat wypełnionych ucztami i zabawami. Na cóż ty się tak patrzysz? Ruchy, dziecko. Wybacz, siostro. Tego wieczora poczułam miłość Boga tak mocno, jak gdybym prowadziła samego Jezusa. Dziękuję ci, siostro Tereso. Jesteś dla mnie taka dobra, moje dziecko. Siostro Tereso, tu jesteś. Wszędzie cię szukałam. Miło, siostrę, widzieć. Mogłaby siostra pomóc mi to przenieść? Trzeba to dostarczyć do kuchni. Widzę, że z siłą u ciebie kiepsko. Nie wiem, jakbym sobie poradziła, gdyby nie siostra. Możesz mi powiedzieć, co cię tak we mnie przyciąga? Uśmiechasz się za każdym razem, gdy mnie widzisz. I
Po prostu cieszę się, że siostry widzę. On nas słyszy? Nie wiem. Staram się cały czas do niego mówić. I czasem on ściska moją dłoń. Celine, to takie straszne brzemię. Wciąż pamiętam, jak siedzieliśmy wszyscy razem wieczorami w ogrodzie. Mama robiła koronki, ty pielęgnowałeś swoje kwiaty, podczas gdy my się bawiłyśmy. Chciałabym, żebyśmy znów byli razem. Powinnam iść. Jest bardzo zmęczony. Jeszcze wrócimy. To staje się coraz trudniejsze. Jego stan pogarsza się z dnia na dzień. Celine, dbaj o swoje zdrowie najdroższe. Goodbye, papa. Żegnaj, tato. Żegnaj, tato. Kocham cię. Niebie. Pozwól, pomogę ci. Ja na pewno ją uniosę. After Papa's death,
Po śmierci taty moja siostra Celine mogła spełnić swoje dawne pragnienie i wstąpić do zakonu. Jakież to było szczęście znów móc mieszkać pod tym samym dachem i znów dzielić porażki i radości moich towarzyszek z dzieciństwa. Siostry Martę i ich panieńskie zabawy. Wszystkie powinnyście teraz pracować, zamiast zajmować się tym bezużytecznym teatrzykiem. Niech siostra poczeka, aż zobaczy, co mamy przygotowane na dziś wieczór. Wyglądacie tak realistycznie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie zdjęcie. Powinniśmy się pospieszyć, jeśli chcemy zdążyć przed 7:30. Matka na pewno się tego nie spodziewa. Jeszcze jedno ujęcie głównej aktorki, reszta może iść. Wyglądasz fantastycznie. Jeszcze trochę wyżej. Przesuń się bardziej w lewo. Od razu lepiej. Wszystko w porządku? To pewnie ten dym. Nic mi nie jest. Jezu. Jaka jest twoja odpowiedź na moje rozterki? Czy istnieje ktoś słabszy, mniej godny ode mnie? A czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy posiadają dar uzdrawiania? Lecz dążcie do doskonałości, a ja wskażę wam drogę. Przez wiarę, nadzieję i miłość. Przez tę trójcę, z której największa jest miłość. Nareszcie odnalazłam spokój. Teraz rozumiem, że ciało Chrystusa ma serce. Serce płonące miłością. I ja będę miłością w sercu mego Kościoła. I w ten sposób będę wszystkim. Ziści się mój sen. Bali się. Siostro, szybko, pomóż mi. Cough, please. Proszę odkaszlnąć. Try to rest, my dear. Odpoczywaj, moja droga.
Jak długo to trwa? Od kilku miesięcy. Dokuczał jej ten kaszel, ale doktorze, nie miałam pojęcia, że to coś poważnego. Siostro Pauline, mamy tutaj do czynienia z bardzo zaawansowanym przypadkiem gruźlicy. Nie. Panie, zmiłuj się nad nami. Mój ukochany. Dziękuję, doktorze. Niedługo umrę, mamo. Wiem. Jezus pozwolił, by moją duszę spowiła ciemność. Myśl o niebie, kiedyś tak kojąca, stała się dla mnie udręką. Wszystko, czego pragnęłam, zniknęło. A wszystko, co widzę przed sobą, to śmierć. Nie mogę już jeść, a mam ochotę na tyle różnych rzeczy. Na przykład na eklerka w czekoladzie. Nie spodziewałam się takiego bólu. Cierpię jak małe dziecko. I will.
we'll see you again. Zobaczymy się jeszcze. I odnajdziecie wtedy w sercach radość, której nikt wam nie odbierze. Zobaczycie. Ześlę z nieba deszcz, róż. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Ojcze, ona już nie może przełykać. Mamo, duszę się. Mój skarbie. Mój Boże. Kocham Go. Mój Bóg nigdy mnie nie zostawi. Wiem o tym. Nigdy mnie nie opuścił. Nigdy. Wszystko, czego chcesz. Ulituj się nade mną. Wszystko. Ulituj się. Mamo, czy to jest agonia? Czy ja umieram? Tak, moje biedactwo. Już czas. Kocham go. Mój Boże. I love you. Kocham cię. Oh, my God.
niebie. My mission is about to begin. Moja misja dopiero się zaczyna. Będę pomagała ludziom odnaleźć miłość do Boga tak, jak ja ją odnalazłem. Moje niebo przeżyje na ziemi aż do końca czasu. Moje niebo spędzę czyniąc dobro na ziemi. Po śmierci Teresy Martin w roku 1897 karmelitanki wydały jej autobiografię, która stała się wybitnym dziełem znanym na całym świecie. Teresa jest znana i kochana przez miliony ludzi różnych wyznań i narodowości. Matka Teresa z Kalkuty przyjęła jej imię, a swoją misję zadedykowała małej drodze. Mała droga, którą podążała Teresa, jest sposobem odnajdywania miłości Bożej, którą każdy może naśladować, a liczne cuda przypisywane Teresie zdają się potwierdzać jej obietnicę: ześlę z nieba deszcz róż. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst Krzysztof Story. Czytał Tomasz Orlicz.